Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny Q&A. No i dobra, czas na odpowiadanie na pytania. Pierwsze pytanie od Mister Proziomal. Jaki masz nick na Battle Logu zagramy? Tam będziesz miał po prawej górnej stronie adnotację mojego nicku, bądź w opisie. Dokładnie taki sam jak moja nazwa na YouTube. Będziesz wiedział jaki to nick, więc nie muszę tutaj mówić. Kolejne pytanie od Mati Seba 1991. Czy grasz w Team Fortress 2? Jak tak, to jak możesz podaj serwer, na jakim grasz najczęściej i jaki masz nick? Powiem ci jedno, ja teraz w ogóle już przestałem grać w Team Fortress 2, nie mam jakiegoś fajnego serwera, chociaż kiedyś miałem, ale nie mam przy sobie już w tej chwili tej gry. A miałem nick tak samo jak na YouTube, TheMisterPX. Czy grasz w Team Fortress 2? Nie gram. Ile lat temu zacząłeś karierę na YouTube? Dokładnie to 9 miesięcy temu, w listopadzie. TheMartin8891. Co sądzisz o zespole Linkin Park? Co ja mogę sądzić o tym zespole? No poza tym, że tylko znam jeden utwór Linkin Parku, bo ja no szczegółowo nie słuchałem tego zespołu, nie interesuje mnie ten zespół i to tyle, co mogę powiedzieć o Linkin Park, ale no ponoć ciekawe piosenki zapodali na całym świecie, jeżeli chodzi o Linkin Park, i myślę, no, że fajnie się słuchało. Tam i pamiętam jeden utwór Numb od Linkin Park. No według mnie to jest chyba jeden z tych najlepszych utworów, ale no nie słucham Linkin Parku. I kolejne pytanie od MC Surox. Grałeś w Duke Nukem? Nie grałem w ogóle w żadną część Duke Nukem, ale może kiedyś nagram coś z tego, nie wiem, może to odrodzi się w jakąś serię. Narodzi się właściwie to jakąś serię na moim kanale, ale nie sądzę, żebym nagrywał z Duke Nukema. I pytanie od Wiktora Matuszkiewicza. Jeśli dzisiaj jest 0 stopni Celsjusza, a jutro ma być 2 razy zimniej, to jaka będzie jutro temperatura? Pogłówkuj sobie. Wiecie co, może matematyka mi się trochę przyda w głowie. Co? Fuuu, a może to minus 175? No ja tylko mogę zgadywać, inaczej się nie da. I kolejne pytanie znowu od ciebie. Idziesz spać o 8. To jest podpucha, bo to jest o 8, a nie wiadomo czy rano, czy wieczorem. Wstajesz o 9 rano. Ile godzin spałeś? No to teraz dobre pytanie, bo napisałeś o 8. Ja teraz nie wiadomo, czy rano, czy wieczorem, więc logiczne dla mnie jest to, że rano nie mogłem pójść spać o 8, bo przecież wstałem o 9 rano, więc poszedłem spać o 8 wieczorem, więc spałem 13 godzin. To jest logiczne, bo wcześniej myślałem, że to godzina. Więc tu napisałeś o 8. A o 8, czyli no, najprawdopodobniej wieczorem, bo no, z rana no, nie mogłem pójść spać o 8. To jest niemożliwe, według mnie. Chociaż może są tacy ludzie, którzy idą spać o 8 rano, a wstają o 9. Dla mnie to jest głupie. I kolejne pytanie. W jaki sposób witają się papieże? Bardzo trudne. Powodzenia. muszę cię tu zaskoczyć, papież jest tylko jeden. I znowu od ciebie kolejne pytania. Czy podobają ci się trailery Assassin's Creed 4 Black Flag? I na co najbardziej czekasz? Tryb wieloosobowy czy gra pojedyncza? Odpowiedz. Tak, oglądałem wszystkie trailery tej najnowszej odsłony, która wyjdzie
pod koniec października i jestem pod wrażeniem, a zwłaszcza tego traileru oficjalnego. Normalnie, no, powalający, no to już jest lepsze od poprzednika, czyli Assassin's Creed 3. I na pewno kupię, bo zamówiłem już preordera dawno temu, więc spokojnie będzie z tego seria na moim kanale. Nie musicie się tak czepiać, czy będzie ta seria, czy nie, bo będzie na 100%. Na milion nawet. I na co czekam najbardziej? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że czekam na tryb single player, ponieważ tam będzie mnóstwo do roboty. Mnóstwo. Od cholery będzie tego. 50 lokalizacji, z tego jakieś 75 skarbów do odkrycia, więc naprawdę będzie masa roboty. A co jest najlepsze w tym wszystkim jest, że będzie dwóch głównych bohaterów: Edward Kenway i jego statek Jackdaw. Więc z jego statkiem będziemy mogli płynąć gdzie chcemy, zatrzymać się, wyskoczyć sobie do wody po coś, po coś, po coś. Nie, naprawdę to będzie coś piękniejszego niż Assassin's Creed 3, ponieważ Assassin's Creed 3 to była jakby taka nietypowa beta, znaczy to już była pełna wersja. Dla mnie to wyglądało trochę jak taka beta, bo wykorzystywali po raz pierwszy nowy silnik graficzny Unreal Next, i ponieważ no, gra wyglądała nieco lepiej, ale dalej miała jakieś niedociągnięcia, niedopracowania, gdzieś to bugi, glitche. No i po prostu, no, uważam, że Assassin's Creed 3, no, na początku wydawał mi się taki pro, ale no, po jakimś czasie stwierdziłem, że to, no, jednak coś tam im nie wyszło, ale sądzę, że Assassin's Creed 4 naprawdę im wyjdzie palec normalnie, no i to zrobią z palcem w dupie. Tak mi się wydaje. I kolejne pytanie od ciebie. Co myślisz o grze Cube World? Co ja sądzę? Wiesz co? Grałem w tą grę i powiem ci szczerze, że to jest coś lepszego niż Minecraft. Gdyż to jest nie dość, że RPG, to jeszcze jest złączone z takim survivalem, gdzie trzeba przetrwać każdy dzień ze stworzeniami, z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Nie, to im wyszło naprawdę. No, na razie chyba jeszcze jest to w procesie alfa. Może już jest beta, może już jest zrobiona. Ja nic nie wiem, bo już dość dawno nie grałem w tą grę, więc ja kompletnie nie mam pojęcia, co tam, jakie update'y tej gry były. Ale może kiedyś będę z tego live streamował, bo nagrywać z tego raczej nie ma sensu, bo to nie będzie seria, tylko taki random game, gdzie no, każdemu się może coś innego przytrafić i każdy będzie miał inny świat po prostu. Czy zaśpiewasz piosenkę hymn Tibi? Jak nie, to dlaczego? Słowa zaczynają się od poranek, ósma rano. What the fuck? Nie, w życiu nie zaśpiewam hymnu Tibi. Chyba was coś. O, nie. Możecie być tego daleko od myśli, że ja to zaśpiewam w życiu. Jaka jest według ciebie lepsza firma? Apple czy Samsung? I czy masz może coś z podatnych mark? Wiesz co? Nie miałem jeszcze nic, żadnego sprzętu z typu Apple, więc tu mogę mieć mało do gadania, jeżeli chodzi o Apple, ale Samsung według mnie wydaje się być lepszą firmą produkującą sprzęty elektroniczne, te telewizory, telefony itd., itd. I co ja mam z tej marki? Mam telewizor, ale to rodziców, 42-calówkę Samsung. Nie jest to plazmówka, bo już była to kupowana dość dawno, może 3 lata temu, 4, coś takiego, więc to nie jest jakiś super telewizor, ale zawsze jest. Co jeszcze mam z tej marki podanej? Ciężko mi teraz to powiedzieć, bo no, nie mam pojęcia już dalej, z czego jeszcze mam
sprzęty z Samsunga, więc to pozostawię już do przemyślenia. I kolejne pytanie od znowu od ciebie, dużo żeś mi pytań zadał. Czy podoba ci się mój awatar? Tak, widziałem go wiele razy i powiem ci szczerze, no fajny, fajny, spoko taki awatar. Z takim żołnierzem, z trzymającą bronią karabin szturmowy. Nie, no fajny, fajny. I już pytania od innych. DPL Maruda. Czy lubisz grać w GTA San Andreas Multiplayer DayZ? Powiem ci po pierwsze, to nie jest GTA San Andreas, tylko Multi Theft Auto Multiplayer DayZ. Dobrze, niech już tak będzie, ale to nie jest GTA. Znaczy, podłożone pod GTA, ale to nie jest San Andreas. Mimo tego, że mapa się nazywa San Andreas, ale nie może się tak nazywać po prostu inaczej. Ma inną przyjętą nazwę, więc powiem tak, lubię w to grać, nagrywam z tego i możecie być pewni, że jutro będzie już czwarty sezon, ponieważ no, jak chyba słyszeliście, o serwerze XDayZ upadł. Nie będę mówił dlaczego, bo to jest moja, znaczy nie moja, to jest moja osobista sprawa i nie będę wszystkim mówił dlaczego, co się stało, z jakiej przyczyny i jak to się stało, więc to możecie pisać na forum, co się stało. Będzie w adnotacji strona forum XDayZ. Tam możecie się pytać ludzi dlaczego, co się stało z tym serwerem, ale jest złączony serwer z jakimś innym serwerem DayZ i IP będziecie mieć w opisie bądź też w adnotacji, więc możecie grać na tamtym serwerze, więc ja go jeszcze raz będę tam polecał. Jutro zrobię z tego odcinek. Nie wiem z kim, może sam, może z kimś, zobaczymy. I kolejne pytania od The Red Dragon 555. Dlaczego nie lubisz Minecrafta? To już nie trzeba wyjaśniać, to już wszyscy wiedzą. Czy lubisz placki? Oj, to już jest tak pytanie rozprzestrzenione na całym internecie, więc tu nie trzeba odpowiadać, bo każdy wie, że lubię, każdy lubi placki, na pewno. Zagrasz w jakąś grę wyścigową? Nie, nie lubię wyścigówek, przykro mi bardzo, ale nie jakoś mnie tak, nie fascynują te wyścigówki. Nagrasz z Wiedźmina 3 Dziki Gon? Łohoho, kurde. Wiesz co? Prędzej jakbym sobie kupił Xboxa, to wtedy bym sobie nagrał. I jeszcze taki sprzęt jak Avermedia Portable, to nie, to już w ogóle takie koszty bym poniósł, że normalnie nie kupiłbym sobie nowego kompa. Więc tutaj raczej mija się z celem ta gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. Przykro mi bardzo, ale no nie będzie. Nie da rady po prostu. Chyba że naprawdę kupię full wypas. Znaczy nie kupię, tylko wymienię jakieś części od kompa. I może wtedy jakoś może zrobię tą serię z Wiedźmina 3. Nie wiem. Znaczy ja mam na kompie obecnie Wiedźmina 2. Ale no nie da rady z tego nagrać, bo no mój komp nie uciągnie tego, niestety. Musiałbym im kartę graficzną wymieniać. I procesor najpewniej też. I ramy jeszcze dokupić, to już naprawdę koszty są odrażające. No i dobra, i kolejne pytania od nrux.pl. Ile razy w życiu przechodziłeś Gothica 3? Powiem ci szczerze, że tylko raz. Czyli wtedy, kiedy nagrywałem z tego. A jak byłem młodszy, to przechodziłem go na kodach. Grałeś w Gothica 3 z Mierz Bogów? Tak, grałem i uważam, że no, spieprzyli robotę. Pozdrawiam ich. Jaka jest twoja ulubiona część Assassin's Creed'a? Według mnie najlepsza część, jaka im wyszła, to Assassin's Creed Revelations. I nie przebije tego nic, chyba że naprawdę ten nowy Assassin's Creed, który wyjdzie, to może naprawdę przebije furorę Assassin's Creed Revelations. Zobaczymy.
Grałeś kiedyś w Prince of Persia? Grałem, tak. Pamiętam te czasy, jak grałem sobie na PC-cie, tudzież jeszcze na zwykłym Xboxie w Prince of Persia. Tak, to były czasy, naprawdę. Wtedy to mnie się najbardziej podobała ta gra, ale potem mnie ten Assassin's Creed bardziej wciągnął i uważam, że jest 100 razy lepszy od Prince of Persia, ale też to fajna gierka jest. Przyjemnie się w nią gra. To jest trochę taki a la parkour, bo znaczy trochę inny parkour niż w Assassin's Creed, bo różni się tym, że możesz biegać po ścianach, robić jakieś dziwne rzeczy, a w Assassin's Creed to jest już taki typowy parkour, że możesz się po wszystkim wspinać, ale też jest walka, więc lepsza jest wybudowana walka w Assassin's Creed niż w Prince of Persia, tak myślę przynajmniej. I tak uważam. Masz jej zwierzę jakieś? Nie, nie mam. Lubisz gry przygodowe typu Fable? Wiesz co, jak chodziłem do podstawówki, to grałem w Fable pierwszy. I no powiem ci szczerze, że no nie byłem jakoś tak zachwycony tą grą, ale grałem w nią mimo wszystko. I uważam, że to, no, nie, jest to w miarę fajna gra RPG, ale nie, to mnie jakoś akurat nie interesuje ta gra Fable. No i ostatni użytkownik, który mi zadał chyba dwa razy tyle pytań, ile ten poprzednik, więc niektóre pytania będą tak odrażające, że mogę na nie nawet nie odpowiedzieć. No i możecie już słuchać, bo pierwsze pytanie już jest tak trochę dziwne, że po prostu mózg rozwalony normalnie. Hej, Conan.pl, o jest. Masturbujesz się proszkiem do pieczenia? Nie. W życiu tego bym nie robił. O, w mordę. O Boże, idź do psychiatryka, bo z takimi pytaniami to daleko nie zajdziesz. Umiesz ścigać kciuki? Nie. Jedyne co mogę zrobić, to wbić sobie igiełkę w kciuk i mogę ścigać, tryskać krwią, ale to jest biologicznie niemożliwe. Co byś zrobił, gdybyś strzelił bąka, który zniszczyłby świat? Wiesz co? To jest niemożliwe, ale jakbym tak z mojego punktu widzenia, jakbym to zrobił, ale no to jest i tak znowu niemożliwe, bo no, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe na globalną skalę, żeby zasmrodzić cały świat. Nie, to jest niemożliwe. Ale jakby tak to się stało, to no uciekałbym, ale co by mi to dało, skoro i tak bym zatruł się swoimi truciznami, bączymi truciznami. Wiesz co to Strangster? Wiesz co, wczoraj patrzyłem na necie i wpisałem sobie Strangster i wyszukało mi jeden z utworów tego zespołu hip-hopowego Hembgru. No wysłuchałem sobie tam minutę czy tam pół, no ja powiedziałem, nie słucham hip-hopu, rapu, nie, znaczy rapu, reggae, kurde, reggae, rapu też nie słucham. No i no zresztą ja już nie pamiętam, co tam mówili, ale tak, i tak już wiem, co to jest ten Strangster mniej więcej, ale jakbym miał go zdefiniować, to gorzej by było. Dlatego przejdę do następnego pytania. Skąd biorą się biuraki, kurde, buraki? No, chyba tak jak większość warzyw się sadzi, no i pod wpływem słońca i wody, no tak rosną te buraczki, ale no, jakbym miał to jeszcze raz i szczegółowo bardziej powiedzieć, skąd się biorą te buraki, to powiem ci szczerze, że no nie miałbym większego pojęcia, bo mnie to akurat nie interesuje. Umiesz strzelić buraczka na twarz? Najpierw to mi wytłumacz, co to ten buraczek na twarzy.
bo bardziej mi się kojarzy z jajkiem na głowie, ale buraczek na twarzy, kurde. A może o to chodzi? O, kurde, nie wiem, może o to chodziło, nie wiem, ale ja nie mam pojęcia. Kochasz kogoś zią, oprócz rodzinki? Nie. Przykro mi. Nie, chcecie, żebym czytał na kolejne pytanie, bo to jest trochę takie śmieszne, dziwne, psychicznie chore pytanie. Uprawiałeś kiedyś stosunek z kurą? Kurde. Wiesz co, jak będziesz tak dalej pisał pytania, to ja normalnie się powieszę. Nie, kurde. Nie! Odpowiedziałem ci już. Wiesz, czym jest miłość? Zbuduj własne stwierdzenie. Dobrze. I to jest pierwsze twoje, no może już drugie normalne pytanie spośród tej reszty, którą tutaj wymieniłeś. A więc, według moich przemyśleń, stwierdzam, iż miłość to jest uczucie, które rodzi się wraz z tym, że para osób płci przeciwnej zaczyna po prostu budować jakby taką, nie wiem, rodzinę. Bardziej takie, nie wiem, no buduje rodzinę, która po prostu tworzy, nie wiem, więzi między sobą, które po prostu przeistaczają to w najzwyklejszą miłość, która po prostu będzie ich budować i do końca ich dni życia. Tak uważam przynajmniej. Na pewno inni inaczej stwierdzą, co to jest miłość. Możecie napisać. Przeczytam wasze komentarze o miłości. Jeżeli ktoś inny zinterpretuje definicję miłości, to chętnie ją przeczytam i dowiecie się, co ja powiedziałem na temat miłości. Zrobisz unboxing zawartości swoich założonych na siebie bajtek. Wiesz co? Jakbym miał to zrobić, to już bym na pewno dostał takiego bana na YouTubie, że zamordowałbym cię po prostu. Zamordowałbym cię, dlatego ja umiem jeszcze myśleć i nie zrobię tego, bo to jest po prostu hańba. Wiesz, czym jest Hembgru? No już to ci powiedziałem, bo przy pytaniu wiesz, co to Strangster. A więcej nie mam pojęcia na temat Hembgru, poza tym, że to jakiś zespół hip-hopowy. I to tyle, co wiem. Wiem, mam małe pojęcie na temat zespołów hip-hopowych. Więc przechodzę do następnego pytania. Masz trzecie oko? Wiesz co, jak tak biorę palec między moje gały tutaj, no to czuję jakby takie przyciąganie. No normalnie aż mi się słabo robiło, jak tak biorę palec mi tak między gały, normalnie czuję, jakbym miał to trzecie oko. Ale no to jest dziwne akurat. Może niech sobie tak każdy przyłoży palec, byle jaki, między gały, no poczujecie jakby takie przyciąganie, które normalnie, nie wiem, jakbym miał w tej chwili trzecie oko, to bym mógł przyciągać wszystko. Czułbym taką jakby wtedy telekinezę. Strzelasz laserem. Uhu! Jakbym miał laser, na przykład w palcu. O kurde, to bym mógł wszystko, wszystko, ale no nie strzelam laserem. Szkoda. Masłowałeś kiedyś masło? Nie ma takiego słowa masłowałeś. Chociaż to jest dziwne słowo. A bardziej ubijałeś kiedyś masło. Nie ubijałem. Nie robiłbym tego raczej na waszym miejscu. I ostatnie pytanie na dziś. Lubisz haszysz? Nigdy nie jarałem tego i raczej nie będę jarał.
Może kiedyś, ale to raczej nie, 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 nie. Nie próbowałbym tego i nie polecam, chyba że ktoś naprawdę jest miłośnikiem takich rzeczy, takich mini narkotyków. Nie wiem co to jest. Może inaczej, może to nie jest narkotyk, tylko jakiś taki, jakieś zioło, nie wiem, na fajce wodnej. Nie wiem, nie mam pojęcia dokładnie jak to wygląda, jakie ma działanie, więc żegnam się tutaj już z wami. Dziękuję wam bardzo za tyle pytań. Zadawajcie jeszcze więcej pytań, bo naprawdę jest co czasem śmiesznie. Mordka mi się uśmiecha, kiedy czytam takie śmieszne, głupie pytania, ale no, nie miałem jak zrobić ciekawych sytuacji do pytań. Może następnym razem coś zrobię. Ale ja się już tutaj z wami żegnam. Zadawajcie więcej pytań, żeby Q&A były dłuższe. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych Q&A-ów. Narka!